Witamy Państwa, tym razem z Krakowa, a dokładnie jesteśmy w murach Wyższego Seminarium Duchownego, w podziemiach powstającego Muzeum Misji. A z tej strony Alicja Kochanowicz-Grabuś, a po drugiej stronie kamery Jerzy Duszko. A moim gościem jest ojciec Nikodem, franciszkanin, były prowincjał, wicekomisarz Ziemi Świętej, człowiek o wielu pasjach. Witam serdecznie. Również witam bardzo serdecznie. Pochodzisz z Jarosławia. Mieszkasz w Krakowie, a twoje serce, jakby na to nie patrzył, należy do Jerozolimy, gdzie studiowałeś w Międzynarodowym Seminarium Teologicznym. Jak wspominasz tamten okres? Tak się złożyło, że po dwóch latach studiów filozofii tutaj w Krakowie przełożeni zaproponowali mi wyjazd, aby kontynuować studia teologiczne w Jerozolimie. Dla mnie te 4 lata to wspaniały czas, wspaniałe doświadczenie. Miałem cudownych kolegów, światowej sławy profesorów, a więc nauka, teoria była również wspierana przez liczne wyprawy, aby zwiedzać sanktuaria, miejsca święte. Dzięki temu poznałem dokładnie Palestynę, Izrael, Jordanię, Egipt. To seminarium międzynarodowe, studiowanie Pisma Świętego, Biblii w samej Jerozolimie, no jest bezcenne. Mieszkać czy pracować czuć ten klimat w Jerozolimie, poznawać religię żydowską, muzułmańską i chrześcijan w tych różnych odcieniach, sfumaturach, różnorodności, to coś niesamowitego. Doświadczenia, które na zawsze pozostają w sercu. Myślę, że ten czas sprawił, że dla mnie Ziemia Święta jest jak dom, jak druga ojczyzna. Tam często powracam i tam zawsze czuję się u siebie. To piękne. Czuję to, jak mówisz, bo nie ma to rzeczywiście jak nie tylko uczyć się suchej teorii, ale tak jak miałeś możliwość być, czuć i dlatego pewnie tęsknisz. Jak oceniasz lata swojej misji kapłańskiej już przez tyle lat tutaj w Polsce? No, decyzją przełożonych obowiązuje nas ślub posłuszeństwa. Powróciłem do kraju i moim zadaniem było reaktywowanie Komisariatu Ziemi Świętej. On wprawdzie istnieje w Krakowie od 1902 roku, ale tak praktycznie dopiero po tych zmianach społeczno-politycznych, które pamiętamy, kiedy nastały takie czasy, gdzie można było już wyjeżdżać do Izraela, no, ten komisariat zaczął działać, można powiedzieć, normalnie. Po wojnie jako pierwszy zorganizowałem pierwszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Byłem przewodnikiem. Później rocznie tych pielgrzymek było coraz więcej. Można powiedzieć, że takim swoistym rekordem było jednego dnia. Wywieźliśmy do Izraela 1300 pielgrzymów. To była rzesza pątników, 26 autokarów, pamiętam, 26 przewodników. Pamiętam, że wtedy była napięta troszeczkę sytuacja polityczna i niektóre sanktuaria były, właściwie wszystkie sanktuaria były zamknięte, a myśmy potrafili tymi pielgrzymami się zająć. Było to coś niesamowitego, wspólne spotkania, modlitwy, msze święte. Bo interesujesz się również archeologią biblijną, oprócz tego, że oprowadzasz pielgrzymki po Ziemi Świętej, organizujesz w ogóle wyjazdy. Jak godzisz tak wiele obowiązków? No, moja praca, posługa, czy moja misja jako zakonnik, jako kapłan właściwie jest taka dwutorowa. Zawsze połączona jest z Ziemią Świętą, ale też misjami. Misjami w szerokim pojęciu. My to określamy jako misja ad gentes, czyli do tych krajów, które nie znają jeszcze Chrystusa, bądź tam, gdzie jest Kościół jeszcze nie za bardzo umocniony, gdzie się dopiero rozwija. Brałeś też udział w wyprawach geologicznych na Górze Nebo w Jordanii, w miejscu śmierci Mojżesza, ale także w miejscu związanym z historią zaginionego skarbu. Opowiedz o tym proszę. Domyślam się, że chodzi o zaginioną Arkę Przymierza bądź ukryte skarby świątyni dokładnie jerozolimskiej. Tak, dokładnie tak. I rzeczywiście na Górze Nebo czy wokół, na terenach Jordanii można czasami spotkać
tak zwanych poszukiwaczy zaginionej Arki. No, to są różni ludzie, którzy szukają właśnie starych rzeczy. My tak naprawdę nie wiemy, na podstawie tylko Pisma Świętego wiemy, że Arka Przymierza zaginęła dokładnie w 586 roku, kiedy Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli, do Babilonii. Jedni twierdzą, że Arka Przymierza nigdy nie opuściła Jerozolimy, inni twierdzą, że być może jest w Etiopii gdzieś tam ukryta. Ale też poszukują grobu Mojżesza. No, jak do tej pory nie znaleziono, myśmy również nie znaleźli grobu Mojżesza. Jedno jest pewne, według Pisma Świętego on doszedł na wzgórza Moabu i zmarł na górze Nebo, został tam pochowany. Dzisiaj na tym miejscu znajduje się memoriał świętego Mojżesza, a przy nim baza archeologiczna. I już jako student w 1986 roku na zaproszenie słynnego profesora Michała Piccirillo mogłem uczestniczyć w kampanii archeologicznej. I wtedy dokonaliśmy wspólnie wspaniałego odkrycia na skalę światową. Otóż ruiny Umrasas, to jest taka miejscowość niedaleko Madaby, spod kamieni, spod piachu wydobyliśmy na światło dzienne kościoły z VIII-VII wieku, z czasów bizantyńskich i wspaniałe mozaiki. I dzięki tym mozaikom odkryliśmy, że ta dzisiejsza arabska miejscowość jest to biblijne miasto Mefat. I to jest wspaniałe odkrycie dla biblistów, dla archeologów. Pamiętam, że wtedy zrobiłem zdjęcie, gdzie nasz profesor Michał, stojąc na drabinie, pochylał się, przytrzymywano, dwóch moich kolegów go przytrzymywano po to, żeby on tak nachylony mógł zrobić dokładnie zdjęcia mozaiki, która to potwierdza, że to jest biblijne castrum Mefat. A co najbardziej utkwiło Ci w pamięci podczas odwiedzin misjonarzy niemalże na całym świecie, bo zarządzasz niejako tymi misjami? Musiało być coś takiego, takich sytuacji zapewne było wiele, ale może przytocz takie, które jednak długo, długo pamiętałeś, nigdy ich nie zapomnisz. No, z jednej strony wieloletnia przygoda z archeologią, bo schodzić gdzieś tam pod ziemię i wydobywać takie przedmioty, naczynia gliniane, czasami biżuterię, monety i mieć świadomość, że człowiek widzi to po raz pierwszy, a to było przykryte przez wiele wieków, to doświadczenie niesamowite. A z drugiej strony no, wyjazdy w inne kraje, w inne tereny, spotykanie się z ludźmi. Można powiedzieć, że z racji różnych mojej posługi, różnych urzędów, miałem okazję wiele podróżować. Spędziłem wiele godzin w samolocie, przemierzałem bezdroża Afryki, wydłubanej z jednego pnia drzewa, łódce, płynąłem sepikiem w Papui Nowej Gwinei, podziwiałem napisy jakieś aborygeńskie, czy sztukę aborygeńską i same krajobrazy w oddalonej Australii. Jadłem smacznego barana w Gruzji, czy wspaniałe raki na Ukrainie, ale najcenniejsze są właśnie spotkania z ludźmi. Dzięki misjonarzom mogłem wejść do wiosek, do oddalonych jakichś takich miejscowości. Zawsze byłem, jak i misjonarze, witani z otwartym sercem. A więc to są niezapomniane spotkania gdzieś tam wieczorem przy ognisku w wiosce afrykańskiej, gdzie wódz plemienia opowiadał. To jest jakiś poczęstunek bardzo skromny w lepiance wśród Masajów. To są po prostu jakieś spotkania z papuasami, którzy dźwigali mój plecak, a ja przechodziłem przez burz, przez Kunaj, przez jakieś potoki. Po kilku godzinach dochodziłem do wioski prawie ledwo żywy, a oni wtedy wychodzili na drzewo, ścinali świeże kokosy, dawali mi, żebym się czegoś napił. To są chwile, dla których warto żyć, prawda? Tak, one pozostają zawsze w sercu, a przede wszystkim no, to, co mnie urzekło zarówno w Afryce, w wielu krajach mogłem być, jak i w Papui Nowej Gwinei, to, że jest bardzo dużo dzieci. Mimo swojego ubóstwa, tej biedy, można powiedzieć, oni są radośni, szczęśliwi. Cieszą się każdą chwilą, tym, co mają, a mają tak niewiele. Żyją dniem dzisiejszym, nie martwią się za bardzo na co będzie jutro. Cieszą się, tańczą, również w czasie mszy świętej są otwarci również na te sprawy duchowe. Bardzo chętnie przyjmują słowa dobrej nowiny, Ewangelii, a także tego naszego franciszkańskiego przesłania pokój i dobro. To jest to, czego nam, Polakom, brakuje. Tej radości z takich drobnostek, z tego, że jesteśmy, że mamy
zdrowe ręce, nogi, że mamy siebie nawzajem. No ale my tą radość też niesiemy, tą dobrą nowinę niesiemy gdzie indziej, bo sporo Polaków to jest ta naprawdę wasza mieszka, pracuje ofiarnie w różnych zakątkach świata. Jesteśmy, jak już powiedziałam na początku, na terenie Muzeum Misji, powstającego Muzeum Misji. Mamy przyjemność tu być jako chyba pierwsze medium, bo jeszcze muzeum nie jest dostępne dla mieszkańców Krakowa, ale już niebawem kiedy? Miejmy nadzieję, że już w tym roku mija akurat 15. rocznica śmierci ojca Adama Filipa. On pochodził równie z Jarosławia, mój kolega ze szkolnej ławy, jako misjonarz właśnie umarł w Abidżanie. I myślę, że też jest to dobra okazja, żebym zidentyfikował swoje prace, aby to muzeum już mogło być otwarte dla szerszego grona. Tak naprawdę ono powstaje już przez wiele lat. Początkiem było niewielki pokoik, jeszcze za czasów kleryckich pamiętam, że opiekowałem się tym pokoikiem, trochę książek tam było. Później brat Bronisław przeniósł i odzyskał jedno pomieszczenie tutaj w podziemiach właśnie seminarium, gdzie zostało ono przeniesione z ulicy Reformackiej z Krakowa. A ja później rozbudowałem to seminarium. Aktualnie posiada tą wioskę afrykańską, tak to nazywam, aby ukazać budownictwo tam, jakie znajdujemy w Afryce, spichlerze, przedmioty codziennego użytku. Natomiast 6 sal, które są po jednej i po drugiej stronie, one zawierają głównie eksponaty przywiezione z Afryki, z Ziemi Świętej, z Papui Nowej Gwinei, również z Boliwii, a ostatnim pomieszczeniem jest zaczątek takiego prowincjalnego Muzeum Historii naszej prowincji Matki Bożej Anielskiej. Rozumiem, że ze swoich podróży po całym świecie przywozisz różne bibeloty, część jest kupowanych tutaj w Polsce. Jak to wygląda? Bo sceneria jest przepiękna. Ja czuję się, chociaż nigdy nie byłam w Afryce, ale klimat jest rzeczywiście oddany. A co będzie w momencie, kiedy będzie muzeum oddawane? Z miłą chęcią przyjadę i zobaczę i porównam. Pewne rzeczy oczywiście można było przywieźć dużo wcześniej. Mamy wspaniałą kolekcję motyli, owadów, również przedmioty z kości słoniowej. Dzisiaj pewne rzeczy są zabronione według prawa, ale przywieźli je wcześniej misjonarze. Ja sobie cenię bardziej takie rzeczy codziennego użytku. Noże, klapki na przykład zrobione z opony starej. Ja to kupowałem i wszyscy się dziwili, po co ja to wiozę, jakiś koszyk. Gdzie kury wożono na targ, jakieś dzbanki potłuczone czasami, ale właśnie te, które służą do codziennego życia, po to, żeby uzmysłowić, że niewiele trzeba, aby szczęśliwie żyć. Pasjonujesz się również fotografią. Wiem, że od kilku lat zabierasz artystów z całej Polski, a szczególnie kazimierzowskich, do Ziemi Świętej. Powiedz, jak postrzegasz, bo oni tam malują obrazy Ziemi Świętej, przyjeżdżają i tutaj robisz w Polsce wernisaże. Czy osoby, które malują Ziemię Świętą, czy potrafią według ciebie oddać klimat Ziemi Świętej tak naprawdę? Rzeczywiście, no, jak wyjeżdżam w moich podróżach, zawsze towarzyszy mi aparat i mam sporo zdjęć. Wiem, że tutaj, żebym nie zapomniała powiedzieć, że większość zdjęć, które są tutaj na terenie muzeum, to są właśnie zdjęcia twojego autorstwa. Ja miałam możliwość pooglądać, są przepiękne. Większość trzymam jednak w archiwum. Tak? To są negatywy, slajdy. No, dzisiaj już w dobie fotografii cyfrowej czy internetu, myślę, że większość znajdzie się na stronie, który niestety jeszcze nie ma muzealnej, ale myślę, że wkrótce powstanie. Moim marzeniem było malować, iść do jakiejś Akademii Sztuk Pięknych. No proszę, następna pasja. Nie udało się, ale ta chęć malowania czegoś czasami się wyraża właśnie w budowie, jakichś rysunkach, które gdzieś tam są. Jak mam czas, to po prostu próbuję swoich sił, ale moim zawsze marzeniem było, aby przedstawić kolory Piątej Ewangelii, czyli przedstawić Ziemię Świętą w obrazach, w olejach, w pastelach, grafice. I dlatego też zaprosiłem do Ziemi Świętej Kazimierską Konfraternię Sztuki. Kilka osób wyjechało, skorzystało z tego zaproszenia. W zamian za pobyt po prostu ofiarowali mi po kilka obrazów. I dzisiaj mam komisariat Ziemi Świętej, posiada wspaniałą kolekcję,
którą nazywam Kolory Piątej Ewangelii. I rzeczywiście każdy na swój sposób, każdy artysta jest inny, tak jak to czuje, ale rzeczywiście postawi wspaniałe obrazy. Nie będę mówił, które są najpiękniejsze. Patrząc na nie rzeczywiście jesteś. Tak, jesteśmy, przenosimy się myślą. Przenosisz się myślą w miejsca, ja które kochasz. Ja jak najbardziej, chociaż czasami znając Ziemię Świętą w tych szczegółach, czuję pewien niedosyt, może nie wszystkie obrazy jeszcze, nie wszystkie miejsca są ukazane na tych obrazach, no ale artysta musi mieć dużo wolności. Podsuwałem, co, jakie tematy są, a więc mamy obrazy z Jerozolimy, z Betlejem, gdzieś tam z Jeziora Galilejskiego, ale dla mnie takie najpiękniejsze to tam, gdzie ojciec Nikodem się czuje jak u siebie, to Ogród Oliwny, bo przecież Nikodem chodzi wieczorami do Jezusa na rozmowy. A więc Piąta Ewangelia, ona gdzieś zawsze jest w sercu. I to jest pejzaż chrześcijańskiej duszy, a więc powracać tam fizycznie, czy poprzez pielgrzymkę, czy duchowo, to jest obowiązek naszego serca. Ja przez te lata, przez 30 lat już kapłaństwa, życia zakonnego, na stałe jestem związany z Ziemią Świętą i mam szczęście pracować w Komisariacie Ziemi Świętej. To jest takie prestiżowe biuro. Naszą przepustką jest Ziemi Świętej przede wszystkim habit, który wrósł, można powiedzieć, w pejzaż Ziemi Świętej, wkomponował się tam. A posługując w Polsce, jeżdżąc po różnych parafiach, szkołach, prowadząc jakieś wykłady, to towarzyszy mi zawsze na habicie Krzyż Ziemi Świętej, tak zwany Krzyż Jerozolimski. Jest to symbol kustodii Ziemi Świętej, ale też symbol pięciu ran chrystusowych. A powiedz jeszcze, proszę, jak postrzegasz posługę polskich misjonarzy na tle innych narodowości? No trzeba przyznać, że my w Polsce jeszcze mamy sporo kapłanów, sporo sióstr zakonnych i jeszcze powołania. No, a w innych krajach no, jest pewien niedosyt księży, stąd też nasi współbracia już pracują we Włoszech, w Niemczech, w Norwegii na przykład, ale też wspomagamy przede wszystkim kościół misyjny na całym świecie. W naszym przypadku od Antypodów, od Oceanii, Papui Nowej Gwinei, poprzez Australię, Afrykę. Mamy również sporo braci, samych Polaków. W Ziemi Świętej jest około 20. W skali, że tak powiem, ogólnej całego naszego kraju około ponad 2000 misjonarzy aktualnie pracuje poza granicami naszej ojczyzny. Bardzo ofiarnie, bardzo oddanie i wspaniale przede wszystkim. Na stole mamy przeurocze lalki. Opowiedz historię, skąd zostały przywiezione. Niedawno nasza prowincja otworzyła swoją obecność i misję w Kamerunie. I te lalki zostały przywiezione przez naszych misjonarzy. Mogę powiedzieć, że to taki prototyp. Najpierw chcę zobaczyć, jak zostaną przyjęte. Lalki wykonane są tam przez miejscową ludność, przez kobiety, również przez młodzież. Nabywając takie lalki i później tutaj sprzedając dobrodziejom misji, dajemy po prostu chleb. Tak samo robimy w przypadku Ziemi Świętej, kiedy przywozimy dewocjonalia, krzyże, zwłaszcza z drzewa oliwnego, sprzedaż. Także przedmiotów pozwala na utrzymanie chrześcijanom w Ziemi Świętej, a ta pomoc ona jest konieczna, zwłaszcza no, tam, gdzie trwa wojna, Syria, czy tam, gdzie chrześcijanie są no, w jakiś sposób prześladowani i czekają na wyraz jakiejś solidarności, nie tylko poprzez modlitwę, ale także poprzez konkretną materialną pomoc. Od tego jest Komisariat Ziemi Świętej i to nas odróżnia od wszelkich innych biur, bo nawet jak są jakieś dochody z pielgrzymek, to i tak te pieniądze powracają do Ziemi Świętej. I tak samo, jeśli chodzi o tą działalność misyjną na rzecz misji franciszkańskich, staramy się no, pomagać tym krajom ubogim, zwłaszcza młodzieży, zwłaszcza dzieciom, fundując stypendia, opłacając nauczycieli w szkole, wysyłając im przedmioty takie, żeby mogli coś zanotować. Chociaż czasami w Afryce zwykła tablica pomalowana na czarno i trochę kredy zawieszona gdzieś na drzewie, jakaś ławka albo kamienie, to już jest budynek szkolny. Trzeba mieć nauczyciela. I ile szczęścia. A dzieci chętnie się uczą, chętnie się uczą. Ile szczęścia. Mogłabym jeszcze tak słuchać, musielibyśmy zrobić jeszcze 2 albo 3 kwadranse, żeby wysłuchać Twoich opowieści. Ja przeniosłam się osobiście w te rejony, w te zagątki świata, o których opowiadałeś. Dziękuję bardzo. Cóż mogę powiedzieć? Ja czekam na książkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam do Ziemi Świętej na szlaki misyjne. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.